pozwolicie, że w tym momencie przejdę do przedstawienia krótkiej charakterystyki wyróżniony kandydatów. Jako pierwszą przedstawię panią Ewę Hałamiec. Pani Ewa Hałamiec od 2001 roku pełni funkcję dyrektora regionalnego Olimpiad Specjalnych. Kandydaturę tą zgłosili członkowie Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska, Oddział Regionalny Opolskie, Komisja Rodzina Olimpiad Specjalnych, Rodzice, Dzieci i Młodzież z upośledzeniem intelektualnym powiatu kędzierskiego-kozielskiego, popierając wniosek 295 podpisami. W uzasadnieniu napisano: jest niebanalnym i nieprzeciętnym człowiekiem, który znajduje czas na społeczną działalność skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także ich rodzin. I dalej wnioskodawcy piszą: umożliwia udział w treningach i zawodach sportowych każdej osobie z upośledzeniem intelektualnym powyżej 8 roku życia, niezależnie od stopnia upośledzenia, poziomu umiejętności sportowych czy sytuacji materialnej. Dzięki aktywności i profesjonalizmowi pani Ewy, zawodnicy z upośledzeniem intelektualnym mogli uczestniczyć w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w Monako, Irlandii, Chinach, Kanadzie oraz Grecji. Pani Hałamiec od 2003 roku organizuje Dzień Godności, od 2004 roku Festyn Bezpieczne Wakacje, od 2005 roku współpracuje z organizacjami wojewódzkimi konkursu Najlepszy z Najlepszych. Od 2010 organizuje wigilie sportowe. Dwa lata temu zainicjowała cieszące się wielką popularnością sztafety papieskie na pływaniu miejskim, promując kędzierzyn koźny. Jest propagatorem sportu, specjalizacji i upośledzenia w środowisku osób niepełnosprawnych. Systematycznie oddziaływuje i pogłębia świadomość społeczności lokalnej w poszanowaniu osób upośledzonych, a media lokalne informują o kolejnych sukcesach jej zawodników. Pani Ewa Hałamiec, Olimpiady Specjalne Polska. Statuetka Koziołka to nie pierwsze odznaczenie, ale pierwsze, jeżeli chodzi o samorząd powiatowy. Tak, jestem bardzo dumna, że znalazłam się w gronie tak znamienitych gości, którymi są zarówno przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kozielskiej, jak i Związku Harcerstwa Polskiego. Serdecznie gratulujemy tej nagrody. Co ona oznacza dla pani w codziennej pracy? Czy te nagrody pomagają, uskrzydlają? Na pewno dodają tak zwanego powera i dlatego bardzo się cieszę, że moja praca została zauważona i że znalazło się miejsce też dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rzeszonych właśnie w naszym Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska Opolskie. Jakie na co dzień macie problemy w swojej działalności, które musicie pokonać? Co jest największą trudnością w działalności olimpiad specjalnych? Tak jak każdy działający, napotykamy na różne trudności, ale staramy się je pokonywać i właśnie przez organizowanie wszelkich imprez przede wszystkim przełamujemy bariery w społeczeństwie, co jest dla nas bardzo ważne, a jesteśmy coraz częściej i coraz lepiej postrzegani. O nadanie wyróżnienia dla pana Józefa Pajora wnioskował radny Jerzy Pałas, Zespół Szkół Miejskich nr 1 i PCK Zarząd Oddziału Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Pan Józef Pajor jest osobą od ponad 40 lat związaną z naszym regionem. Swoją postawą stanowi dla młodzieży wzorzec człowieka aktywnie zaangażowanego w działalność na rzecz innych. Druh harcmistrz Józef Pajor jest wieloletnim instruktorem chówca kędzierzyn-koźle, założycielem i szczepowym drugiego szczepu harcersko-zuchowego działającego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, a także aktywnym członkiem PCK, zaangażowanym w szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy. Propaguje wśród młodzieży ideę ratownictwa medycznego. Organizuje akcje charytatywne, wyprawa dla Żaka, Dzień Walki z Głodem, Podziel się posiłkiem, Góra Grosza, które przynoszą wymierne korzyści w postaci zebranych środków finansowych i żywności oraz uczą młode pokolenie empatii, aktywności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Pan Józef Pajor jest także animatorem sportu, od ponad 20 lat związany z uczniowskim klubem sportowym Olimpijczyk. Jest współzałożycielem i wiceprezesem UK
UKS szczególnie związanym z sekcją zapasów. Poza działalnością organizacyjną prowadzi w klubie dla młodzieży zajęcia siłowe. Jego wychowankowie osiągają wysokie lokaty w powiecie, w województwie i kraju. W 2013 zawodnicy klubu zdobyli 3 brązowe medale Mistrzostw Polski kadetów. Zapraszam pana Józefa Pajera na środek i odebrania statuetki. Harcmistrz Pajor, tak ważna funkcja, chyba najwyższy rangą harcerz w Kędzierzynie Koźlu? No nie, jest więcej tych harcmistrzów, tylko ze stażem to raczej to jestem najstarszym, bo 42 lata pracy instruktorskiej. No właśnie, widział pan różne okresy aktywności harcerzy. Były czasy, kiedy w każdej szkole był szczep, były drużyny harcerskie. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Czy harcerstwo jeszcze nie wypadło z mody? Nie, harcerstwo nie wypadło i chyba nie wypadnie. Dlatego, że się z powrotem odradza, bo jak wiemy po rozbiorze komunistycznej weszło normalnie nowe harcerstwo, które zaczyna pracować po prostu tak, żeby dla młodzieży tej biednej. Bo większą część młodzieży to właśnie to jest młodzież biedna, która nie ma finansów, żeby gdzieś można gdzieś wyjechać na jakiś obóz, na jakieś wycieczki czy kolonie. My staramy się tym dzieciom pomóc. Jest to harcerstwo było, jest i będzie. Tak mam nadzieję, że dopóki jesteś instruktorzy są w Polsce, to będą to harcerstwo prowadzić. Takich instruktorów w ogóle to mamy bardzo dużo w Polsce, którzy właśnie swoim czas i pomagają innym. My tu w Kędzierzynie zaczynamy po prostu odradzać z powrotem harcerstwo. Ilu w tej chwili jest harcerzy w Kędzierzynie Koźlu? 162 osoby, to są gromady zuchowe, zuchy i harcerze. Co można powiedzieć, co 2-3 miesiące zwiększa się to, bo to przychodzą te młodsze, na przykład gromady zuchowe, które powstają potem harcerzy. To więc mamy nadzieję, założyliśmy sobie taki plan, że do końca roku tych harcerzy się zwiększy i mamy nadzieję, że to będzie, bo jest nowy chłopiec, komenda chłopca jest, młodzi to są zapaleńcy, normalni instruktorzy, którzy mam nadzieję, że przy naszej współpracy z tych starszych instruktorów poniesiemy to harcerze, będzie więcej. Tego życzymy, natomiast doceniono konkretny też aspekt waszej działalności. Chodzi o wspieranie PCK. To co, upuszczaliście krwi swoim harcerzom, czy też innym osobom? I czym się zasłużyliście na rzecz PCK? My po prostu pomagamy tak jak PCK ludziom, dzieciom i ludziom starszym. Bierzemy różne akcje, jak normalnie popieramy PCK. Ja na przykład zbiórkę dla Żaka, czy na obozy, na te kolonie, takie coś, to po prostu jest tak samo, już zbiórka pieniężna, która jest normalnie zbierana w sklepach, to jest przeznaczone na właśnie na zakup paczek świątecznych czy innych rzeczy, to jest po prostu nasza współpraca z PCK. I na przykład tak samo utworzone są grupy ratownicze, które razem z PCK robimy różne zawody, szkolenia dla dzieci i to jest właśnie nasz taki wkład dla PCK. Czym jest dla was statuetka Koziołka, to oznaczenie od powiatu? No to jest duże wyróżnienie, bo nie liczyliśmy, że kiedyś w ogóle będziemy takim się wyróżnieni. Byłem po prostu zaskoczony, jak się dowiedziałem, że jestem właśnie jedynym z tych, co właśnie nominowany do tego Koziołka. No i to dla mnie też do tego nie dociera, normalnie, że właśnie jako harcerzy zostaliśmy docenieni właśnie tą pracą na innych. Gratulujemy i życzymy spełnienia tych planów, które macie założone. Dziękuję. 28 czerwca 1964 roku walny zjazd założycielski, w którym uczestniczyły 94 osoby, powołał do życia Towarzystwo Ziemi Kozielskiej. W deklaracji programowej zapisano: Towarzystwo Ziemi Kozielskiej pragnie skupić w swoich szeregach wszystkich, którzy kochają Ziemię Kozielską. Chcąc ją poznać, chcą poznać jej historię, obyczaje, pieśni, jej dorobek gospodarczy i kulturalny, jej bogactwo, przygody, chcą służyć poznaniu jej dorobku i piękna, po to by żyć lepiej, piękniej i kulturalnie.
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej obchodziło parę miesięcy temu swój piękny jubileusz, 60-lecia istnienia, 50-lecia, przepraszam, już was postarzyłem, ale do tej pory nie mieliście w swoim zbiorze różnych nagród, statuetek, odznaczeń, statuetki koziołków. Co to oznacza dla towarzystwa? Co oznacza dla towarzystwa? Towarzystwo Ziemi Kozielskiej to tak jak właściwie powiat kędzierzyńsko-kozielski, dawny powiat kozielski. Kiedy członkowie, założyciele towarzystwa gromadzili się, to myśleli właśnie o działalności jakby całego powiatu. Kultura... Przepraszam, przypomnijmy, że wtedy jeszcze powiaty istniały za dawnych czasów, tak? Powiat kozielski, taka była z miastem Koźle jako miastem powiatowym w tym momencie. No i trzeba zauważyć, że wtedy właśnie bardzo dużo osób z terenu było członkami Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. No to z czasem się zmieniło, zmieniły się i struktury właśnie samorządowe, wróciliśmy do powiatu, ale dzisiaj jednak zdecydowana większość członków towarzystwa, gdzieś ponad 80% to są jednak ludzie z Kędzierzyna Koźla, chociaż mogą mieszkać pod Kędzierzynem Koźlem, ale tych z dalekich części powiatu jest coraz mniej jakby. Natomiast czasy się zmieniają, sposoby funkcjonowania także, ale też i aktywność mieszkańców. Czy towarzystwo tych aktywnych mieszkańców przybywa, ubywa? No towarzystwo cieszy się dobrą liczebnością. Liczyliśmy ostatni zarząd, to było 183 członków, jak pamiętam. To takich, którzy w jakiejś formie się aktywizują? Myślę, że 40% to są już aktywni członkowie, no reszta to jest takie tło, ale tło bardzo wspomagające. Także nasze inicjatywy dotyczące wydawnictw, robienia wystaw wszelkiego typu, teraz wycieczki także wyszły, różna obsługa. No nie mamy z tym kłopotu, powiedzmy tak. No to gratulujemy jeszcze raz i czekamy na kolejne przejawy aktywności towarzystwa. No i nagrodę miasta dostaliśmy, nagrodę powiatu także. No nie wiem, chyba trzeba wyżej troszeczkę sięgnąć, bo chyba działalność naszego towarzystwa jest na tyle prężna na tle nawet całego kraju, że można i tam sięgnąć. No to czekamy i życzymy tych nagród kolejnych. Dziękuję ślicznie.